Witamy w Traktorki TV. Dziś moim gościem będzie najskuteczniejszy zawodnik na chwilę obecną KS Ursus, który ma na swoim koncie 3 trafienia. Gdzie grał, gdzie zaczynał, w jakich ligach występował i co robi na co dzień, tego wszystkiego dowiecie się już za kilka chwil. A któż to taki? Zobaczcie Państwo sami. Cześć, witam. Zapraszam. Co, w końcu się doczekałeś? Dopytywałeś i się udało. No, marzy mi się wojewódzki, ale zawsze wiem. Muszyński też dobrze mi. Dokładnie, a z wojewódzkim jeszcze nic straconego. Oczywiście. Ale jak wiadomo, nic nie dzieje się bez przyczyny. Nie bez przyczyny jesteś dzisiaj u nas. Zbliżamy się do sobotniego meczu z Olimpią Zambrów. Byłem zawodnikiem. Tak, no rok czasu gdzieś tam mieszkałem w Zambrowie. I bardzo dobrze wspominam gdzieś ten okres. Wiadomo, że to był okres młodzieżowca. Gdzieś tam zawsze się z tego śmieję, że jest łatwiej o grę, ale dobrze to wspominam. No fajni ludzie, fajny gdzieś taki przerywnik. Bardzo, bardzo pozytywnie to wspominam. Do tej pory mam kontakt z ludźmi stamtąd. Super. Ale może przejdźmy do początku. Opowiedz, jak się zaczęła twoja przygoda z piłką. No to wiadomo, no gdzieś tam jako dzieciak, pierwszy gdzieś tam pod rygi czy na boiskach, jeszcze do orlików nie było, jakiś piach, coś beton. I nie, już dokładnie nie pamiętam, czy mama czy tata zaprowadzili mnie do Płocka na pierwszy trening. Wiadomo, tam miałem 7 czy 8 lat, podstawówka. I wiadomo, no pierwsze mecze, pierwsze turnieje, gdzieś tam fajnie się to wspomina, bo się grało z fajnymi drużynami. A później się to potoczyło, tak naprawdę był KS Konstancin, Kosa później, no dużo, dużo gdzieś tam tych juniorskich nawet klubów pozwiedziłem. Tak, rodzice się przeprowadzali, więc ja razem z nimi. Aha, więc to grało naturalnie. Też, dokładnie, ale myślę, że te juniorskie gdzieś tam rozgrywki wspominam dobrze. Okej. Ale do piłki seniorskiej właśnie w Starcie Otwock wszedłeś. Z zupełnym tak naprawdę przypadkiem, ale tak się złożyło. Nie? Gdzieś byłem w Legii Warszawa w juniorach i tak naprawdę doradzono mi, żeby iść jak najszybciej do seniorów. I myślę, że to była dobra decyzja, bo teraz brakuje tego gdzieś, żeby ci nasi juniorzy, nawet jak widać, czy pod nas przychodzą na treningi, że gdzieś te potarcia z seniorami są najważniejsze. No wiadomo, na juniorskim poziomie gdzieś się ktoś może wyróżniać, ale później jak chodzi do seniorów, no to jest jednak ta diametralna przepaść. I dla mnie to było takie pół roku przełomowe, powiem szczerze, bo gdzieś tam z Legii, gdzie mi się wydawało, że już nie zaraz jakaś pierwsza drużyna, coś tego, chodziłem na mecze, a tutaj nagle ląduję w Otwocku i no fajnego trenera też wtedy trafiłem, trenera Bobrowskiego, co prawda, grający trener, też nowa sytuacja. Jeszcze się nie spotkałem z nim. No, ja wtedy pierwszy raz i później już nigdy się nie spotkałem, ale zawsze wesoło, no dobrze to wspominam gdzieś. No, trzeba przyznać, że wejście do piłki seniorskiej miałeś mocne, 3 bramki w 2 meczach. No udało się, gdzieś dobrze to wspominam, bo też za tydzień gramy w Grodzisku, tam był mój debiut, gdzieś tam strzeliłem 2 bramki. Po drugiej stronie barakady z Maciek Tataj, pamiętam jeszcze, teraz z nim mam treningi strzeleckie, więc śmiejemy się zawsze z tego, że gdzieś tam niby wygrałem z nim pojedynek, ale to jest za duże słowo. No. Będzie się chciał zrewanżować za tydzień. No fajnie by było. A jeszcze a propos właśnie tego wejścia, no to też później dołożyłeś bramkę z Ursusem. Tak, no zgadza się, gdzieś tam z tym Ursusem, jeszcze wtedy pamiętam Dominik Pusek bronił, tak? Mhm, gdzieś tak. Zawsze mi się kojarzy z tym Ursusem i trener Ariel i no gdzieś dobre zawsze gdzieś takie pozytywne, dokładnie. Zawsze mi się fajnie tutaj przyjeżdżało, też fajne zawsze stadion, płyta, wszystko zawsze było na takim, tak powiem, dobrym poziomie. Jak na trzecią ligę. Zgadza się. A teraz powiedz, po tej właśnie rundzie, tak? Bo rundę byłeś w Otwocku? W Otwocku rundę. I transfer do Arki Gdynia. No to myślę, że tak, jeżeli ktoś mnie pyta zawsze, jak najlepiej wspominam, no to myślę, że to był tamten moment, gdzieś trafiłem do drużyny, która awansowała do ekstraklasy i trenowałem tak naprawdę, mogę być z piłkarzami, no bo ja wtedy byłem tak naprawdę juniorem gdzieś tam po pół roku przygody w seniorach, ale no tam byli piłkarze, czy Marco da Silva, Paweł albo Antek Łukasiewicz, teraz dyrektor sportowy Arki, no dużo naprawdę ciekawych zawodników i było się od kogo uczyć, no. Tak najbardziej żałuję właśnie tego okresu, że gdzieś tam bardziej tego nie wycisnąłem z tego wszystkiego, no. Ale no Gdynia, no to w ogóle jest no inny poziom, bo coś naprawdę fajnego. Pełen profesjonalizm. Dokładnie, i życzę każdemu gdzieś tam takiej przygody. No. Okej, okay. I powiedz, ale za długo nie zagościłeś, prawda? Nie, Warce. Właśnie. To jest...
dosyć regularnie zmieniałeś kluby, tak po sezonie, pół tak, sezonu? No, myślę, że jak tam wtedy było 18, 19, 20 lat, gdzieś tam myślę, że ta moja głowa za bardzo nie dojeżdżała. Gdzieś już myślałem, że będę tutaj nie wiadomo co robię, FIFA rapa, tak? I że będę piłkarzem, a no to jednak boisko weryfikuje wszystko i jednak gdzieś tam czegoś zabrakło. I takie to były zmiany, bo tu nie grałem, to już chciałem iść na wypożyczenie, obrażałem się. Teraz się z tego śmieję, wiadomo, tak, ale no tak było. No to buntowniczo. Ja tak, dokładnie. Ja tego nie ukrywam i wiem, że to było. No i to gdzieś mi nauczyłem się na własnych błędach. No to jest najlepsza lekcja, więc wiem, że kiedyś obrażałem się, że schodzę do trzeciej ligi na rezerwy, tak, a teraz tak naprawdę mogę chodzić do trenera Pulkowskiego i dziękować mu, że mi zaufał, tak, i że mnie wystawia. Więc to są takie po prostu sytuacje, że wszystko zależy od tego, w jakim miejscu jesteśmy. Dokładnie. A powiedz jeszcze wracając jak gdyby do tych zmian klubów, to życzę, żebyś został u nas jak najdłużej, aczkolwiek wiadomo, awans sportowy jak ja się tutaj czuję bardzo dobrze, więc na razie na żadnych zmianach nawet mi nie przeszedł przez. Cieszymy się bardzo. Okej, okay. I później byłeś właśnie w Olimpii Zabów, z którą gramy w sobotę. To była jeszcze wtedy druga liga? Tak. I wróciłeś do trzeciej ligi, można powiedzieć, tylko już do tej nowej trzeciej ligi, bo jak grałeś w Otwocku, to była ta łódzko-mazowiecka. Tak. A wróciłeś już do tej czterowojewódzki. No już tej podzielonej. Podzielonej, dokładnie. Podlasie, Warmia i Mazury, Mazowsze i właśnie łódzkie. Tak, i Pelikan Łowicz. Reformy, dokładnie. Tak, akurat do Łowicza to już wtedy... I znowu bramka przeciwko Ursusowi. Tak. No dlatego mówię, no śmieję się zawsze, że gdzieś ten Ursus takie pozytywne gdzieś ma u mnie zawsze. No pozytyw po prostu, no zawsze był trener Ariel, był tutaj Dominik, czy nawet Skowron, który jest cały czas. No gdzieś kojarzyłem chłopaków, spotykaliśmy się i zawsze fajnie się tutaj wracało i to później boisko też pokazywało. Zawsze mi gdzieś ten dobrze mi się... No też byłem blisko kiedyś przejścia do Ursusa, właśnie przed Otwockiem, ale wtedy tutaj grał przysłowiowy Żenia, tak? Więc gdzieś tam Żenia tutaj był, strzelał bramki, więc no gdzieś tam nie było za bardzo miejsca dla mnie. Trener Ariel też doradził, żebym właśnie poszedł gdzieś grać. No i no tak, no, to był klucz, zgadza się. Każdemu to granie było najważniejsze. Dokładnie. Każdemu, komu bym coś podpowiedział odnośnie gdzieś tam juniorskiego grania, czy później przechodzenia do seniorów, to jest tylko i wyłącznie granie, bo to jest podstawa. No, zgadzam się w 100%. A jeszcze teraz... Do nas przyszedłeś z Łomianek, z czwartej ligi. Zgadza się. Czyli tak naprawdę jak gdyby zagrałeś na czterech szczeblach rozgrywkowych już. No, dużo lat nie masz, ale doświadczenie już był kawał doświadczenia. Brakuje ekstraklasy, no i bym gdzieś tam na tym swoim rozkładzie miał, można powiedzieć, każdą ligę. Właśnie, no byłeś w pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej. I powiedz, jak ogólnie oceniasz, tak jak teraz z biegiem czasu? Powiem szczerze, że na pewno taką moim odczuciem pierwszą pozycją jest dużo szybsza gra, tak? Gdzieś tam wszyscy są bardziej poukładani, tam masz sekundę, dwie na podjęcie decyzji, a i w czwartej lidze, i w trzeciej gdzieś tego czasu jest więcej i ta gra jest bardziej taka chaotyczna, tak? No ale to też nie mogę mówić, że w pierwszej lidze jest nie wiadomo jak ciężko, bo też w moim odczuciu zawsze im liga wyżej, tym gdzieś łatwiej się grało, przez te właśnie ustawienia, nie było takiego chaotycznego też atakowania gdzieś. Tak jak się spotkałem w czwartej lidze, gdzie masz piłkę, momentalnie są cztery osoby obok ciebie, tak? Więc to jest różnie, dokładnie. Ja teraz z kim nie rozmawiam, to zawsze ktoś się mnie pyta właśnie, jak to jest, że byłeś w pierwszej lidze, teraz jesteś w czwartej, każdy zawsze się zastanawia. I wiadomo, jakbym się tym przejmował, to już bym dawno gdzieś tam się zakopał i nie grał w piłkę, ale ja po prostu, to jest mój plecak, moje doświadczenia. Dokładnie. I ja się każdego dnia gdzieś tam uczę i cieszę się, że jestem tutaj, wiadomo, że bym chciał być wyżej, ale jestem teraz tutaj, więc nie ma co w ogóle. Bagaż jest duży. Dokładnie. I on cały czas rośnie. Dokładnie. Mam nadzieję, że nie pęknie, ale cały czas. Donosisz do końca. Cały czas. Ale też powiedz, bo pracujesz nad sobą, prawda? Indywidualnie. Tak. Też no. Zajęcia dodatkowe, tak jak wspomniałeś. Zgadza się. No, trenuję, chodzę na treningi strzeleckie też grupy PMG.
Troszkę też teraz zacząłem boksować i tak ogólnie no, robię sporo rzeczy. No, lubię gdzieś ten czas mieć zagospodarowany. No i pracuję oczywiście. Ale dyscyplinę rozumiem nie zmienisz na boks? Nie, daleko zostajesz. Daleko mi zostajesz. Okej, okay. To teraz jak jeszcze wspomniałeś o pracy, to pytanie od kolegów z szatni. Bo jesteś agentem nieruchomości i żebyś opowiedział najśmieszniejszą historię związaną. No tak na szybko, co mi przychodzi do głowy, to myślę, że sytuacja, na którą już tam opowiadałem chłopakom, że spotkałem dosyć ciekawego właściciela, u którego byłem na mieszkaniu i gdzieś przy pokazywaniu mieszkania tego nie okazywał, tak? Ale był to piątek, gdzieś wieczorem siedzimy z narzeczoną w mieszkaniu o godzinie 23, to miałem dziwnego rodzaju SMS-y, typu, że zapraszam następnego dnia na wieczór czy coś, więc no jest dużo różnych sytuacji, ale no, ciężko też komuś powiedzieć, że to jednak nie w tą stronę, także nie popieram tego, mam narzeczoną i interesuje mnie ona, tak, a nie płeć przeciwna, więc nie chciałem stracić mieszkania, ale też nie chciałem po prostu dosłownie powiedzieć stary, co się stało. Dokładnie. Ale są pewne granice. Tak. Bądź bezpieczny, uważaj na siebie. Trzeba, bo naprawdę są różne przypadki. Niektóre są śmieszne, niektóre naprawdę. No później jak siadam ze znajomymi i opowiadam, no to jest wesoło. Okej, tak naprawdę najbliższy mecz jest dla ciebie jakimś takim dodatkowym bodźcem? Chciałbyś się jakoś odgryźć? Ja tam nie mam nic do udowodnienia, tak naprawdę znam, chłopaki mnie znają, znam tam też trochę ludzi ze sztabu. Myślę, że mecz, jak wiadomo, no, w każdym meczu chce się zagrać dobrze, chce się strzelić bramkę, a dla nas myślę najważniejszy był ostatni mecz, bo gdzieś tam wygraliśmy go, ciężki teren i teraz, żeby gdzieś to podtrzymać, żeby jakąś taką pasę złapać, oddechu przede wszystkim takiego, bo też od razu inaczej jest szatnia, jak się wygrywa. Dokładnie. Są lepsze nastroje, jest uśmiech, a tak to gdzieś taka po tych przegranych była taka gorsza atmosfera, co wiadomo, że jak na naszą szatnię ktoś mówi gorsza, no to jest i tak okej. Okay. Dokładnie. No to nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić Państwa na sobotnie spotkanie. W sobotę, oczywiście najbliższą 14 września na godzinę 16. Widzimy się na trybunach na S3, ja również będę. Dzięki wielkie. Dzięki bardzo, bardzo miło mi było. I bądźcie z nami w sobotę, pamiętajcie. Bądźcie z nami, dokładnie. Przypominamy jeszcze o konkursie facebookowym. Do wygrania są vouchery do pizzerii Domino's. A typujemy wynik sobotniego meczu, oczywiście zwycięski dla Ursusa, miejmy nadzieję. I oczywiście przypominam o subskrybowaniu naszego kanału KS Ursus na YouTubie. Dziękuję jeszcze raz. Dzięki bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia.